Hej, cześć, siemaneczko, zróweczko wam wszystkim, ja jestem Reksio. A to jest kolejny już chyba, z tego co widzę, piąty odcinek z naszej serii, która dalej nie ma nazwy, chociaż pisaliście już wiele w komentarzach, ale to już więcej jest wyjaśnione odnośnie nazwy przy przeglądzie całego tego miejsca, którego buduję, czyli co? Czyli domku Drwala, tak jest. No. Domku Drwala, czyli kogoś, kto będzie się zajmował tym tartakiem, który jest tam w tle. Dokładnie. A więc, kochani, tutaj nie ma za bardzo co o czym gadać, no bo o czym, no nie? W zasadzie to jest najzwyklejszy domek, nie jest on ani jakoś ekstra, hiper, uber, mega rozbudowany. Po prostu, według mnie, w miarę ładny domek. Średniowieczny oczywiście. Drwala. Więc będzie tam też troszeczkę drewna, jakaś budka na zewnątrz, czy coś w tym stylu. Ale dobra, ja bez zbędnego pieprzenia zostawiam was z tym timelapsem i oglądajcie. A na koniec zapraszam was jeszcze do... Albo dobra, zresztą powiem to w przeglądzie już tego wszystkiego. Ha, będziecie musieli czekać. Do czego was zaproszę. Dobra, więc ja się zamykam, a wy oglądajcie. Przyszą. Od razu uprzedzam, że z dachem był największy problem i nad dachem się będę dosyć męczył i finalnie nie jestem z niego do końca zadowolony, aczkolwiek wygląda on okej. Dobra, oglądajcie dalej. Czas troszeczkę przejść do wnętrza. Tak, teraz się zajmę bardziej wnętrzem. I jak zwykle największy problem będzie z obrazami. A dokładnie, żeby ustawić noże na ścianach. W dodatku dwa razy sobie je ustawię i przez przypadek zniszczę tak odruchowo. Więc się dodatkowo wkurzę. Dobra, nie przeszkadza. Thank you.
Tak, i to mówiłem chyba na samym początku, o ile mówiłem, że będzie taka mała jakby coś w stylu chatki na zewnątrz. No i właśnie się wziąłem za jej budowanie. Tutaj będzie takie stanowisko pracy, ale takiej bardziej dla odprężenia, aniżeli dla... stanowisko pracy dla wioski. Nie będziemy tutaj ścinać drewna dla całej wsi, a tylko i wyłącznie dla siebie. Hej, cześć, siemaneczko, zdrowieczko wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest już odcinek piąty, tak, piąty, albo czwarty, piąty odcinek z naszej serii, która dalej nie ma nazwy, aczkolwiek już pod odcinkiem trzecim bodajże pisaliście jakieś Reksiu Build It, czy coś w stylu. Kurczę, wiecie co, ja bym chciał bardziej coś w stylu... Tak jak jest Craftlers u Peacha. Craftlers pochodzi od gierki takiej, nie wiem czy to jest strategia, bo szczerze mówiąc nigdy nie grałem, Settlers. No i kurczę, jakbyście mogli wymyślić jakąś taką nazwę związaną z jakąś taką średniowieczną, fajną gierką, to by było bardzo fajnie, tylko nie The Elder Scrolls 6 Minecraft, tylko jakąś taką bardziej taką kreatywną, że tak powiem. Ale dobra, jak widzicie, mam shadery. No, mam całkowicie czas te shadery, bo ja na nich głównie gram. W zasadzie gram na tych water shaderach, ale niestety już przy nagrywaniu nawet na tych ledwo wyrabiam, a już budować jest na tym naprawdę nieprzyjemnie. Więc dobra, jak tutaj zauważyliście, pewnie jest wszędzie są drzewa. Tak troszeczkę zalisiłem, dziwnie to powiedziałem, ale dobra, zalisiłem tutaj troszeczkę cały ten teren. Bo wiem, że będzie on ładnie wyglądał. Póki co na początku nie chciałem nic takiego robić, dlatego że myślałem, że po prostu będzie mi dużo łatwiej budować, jeżeli będę miał teren, że tak powiem, czysty. Nie będę się natykał na... Czysty to jest złe stwierdzenie, ale rozumiecie, że nie będę się po prostu potykał co chwilę o żadne drzewo, o żadne liście, korzenie, pienie, whatever. No, więc w każdym razie... Tak to na początku wyglądało, ale teraz jak już troszeczkę tutaj wybudowałem, mamy kowala, mamy gospodę dosyć sporą, mamy tartak, mamy domek drwala, z którego dzisiaj był timelapse i do którego dzisiejszy odcinek dotyczy, i mamy takie jeziorko ładne, które zbudowałem. No, w każdym razie, jak już mamy tutaj już na tyle budynków, to pomyślałem, że można zacząć zalesiać, bo już następne budowle będą szły raczej w tą stronę. Gdzie i tak jest póki co, że tak powiem, pusto. Tylko jedynie młyn powstanie tutaj. Tylko jak troszeczkę tą, bardzo prawdopodobne, że troszeczkę tą rzekę powiększę, ale może nawet nie. No, w każdym razie, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu. Tutaj mamy domek drwala. Jest on jak najbardziej według mnie prosty do zbudowania. Ma troszeczkę zapadnięty dach. Z dachem były chyba największe problemy, bo co chwilę go poprawiałem. Ale domek jest jak najbardziej prosty, ma tutaj... Jedno okno takie przy, można powiedzieć, jadalni. Tutaj są jeden stolik, dwa krzesła. Oraz takie parę takich okien na wyżej niż nasza głowa.
Tak, 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 żeby światło przez nie wpadało do środka i żeby ogółem w dzień było światło słoneczne, ponieważ ono jest cieplejsze, ładniejsze i tak dalej. Mamy tutaj dwie pochodnie, tylko jedna ma symbolizować kominek, a że niestety nie mogę tutaj ognia wsadzić, bo spaliłby się cały domek, to musi nam zostawić pochodnie. Dobra, tutaj mamy, tutaj przez to okienko widzimy, już tam widzimy miejsce, no może nie do końca główne miejsce pracy, ale takie dla odprężenia. Ewentualnie, gdzie możemy sobie ścinać drzewo tylko i wyłącznie dla siebie, a nie dla całej wsi. Taka mała budka z drewnem. Dużo tutaj akurat do gadania nie ma, jest oczywiście kominek, tutaj dymek leci, oczywiście, ale dobra, przejdźmy się już do środka, opiszmy tutaj wszystko. Mamy tutaj coś w rodzaju takiej małej kuchni, przepalarni, coś źle brzmi, jakoś jak średniowiecznie. Ale w każdym razie taka mała kuchnia, jakieś tam głowy, trofea na ścianach, miecze, łóżka jedalni i skrzynki. Kurczę, naprawdę nie wiedziałem, co zrobić tutaj u góry, a u góry było tak mega pusto w tych miejscach, że wymyśliłem takie sobie tutaj półeczki ze skrzynkami i wydaje mi się, że wyglądają one jak najbardziej ok. Tutaj mamy noże, no bo czymś ten obiad trzeba jednak przygotować. Trzeba. Dobra, w każdym razie przejdźmy się dalej. Już widzicie, zrobiłem te chodniczki. Mamy tutaj tartak, czyli główne miejsce pracy. W tartaku za bardzo się nie zmieniło nic. Chyba poza tym, że dobudowałem to tam, ale to już chyba nawet pokazywałem na odcinku. Tutaj takie pomiędzy drzewami. Strasznie mi się tutaj podoba to, że są dwa te mutanty takie. Drzewa mutanty. Takie ogromne. Strasznie, tak jest to klimatyczne w tym miejscu. Że, oh. Dobra, no i tutaj mamy te trzy największe pnie, które można ścinać. Mamy tam również gospodę. W gospodzie póki co jedyne, co się zmieniło, jeszcze tutaj zrobię jakiś większy kominek. Ktoś napisał w komentarzach, jedyne, co się zmieniło, to zrobiłem jeszcze jeden rodzaj stołów. Ponieważ faktycznie, jak ktoś miał rację, bez przerwy były ciemne i wyglądało to dość monotonnie. Ale w każdym bądź razie, chodźmy zatem dalej. A nie mamy póki co gdzieś dalej. Tutaj gdzieś by... Tu... Bardzo możliwe, że wyeliminuje te... tutaj, te, jak to się nazywa, Boże. Kurczę, zapomniałem. Ten stolik z krzesłami i wpieprzę tutaj, albo ten na przykład, i wpieprzę tutaj naprawdę spory, ładny kominek. Taki naprawdę dobry. No i to chyba tyle, kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Co tutaj mam jeszcze więcej do pokazania? No chyba tyle. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli naprawdę Wam się podobało, to kliknijcie tą łapeczkę, bo to naprawdę, że tak powiem, podnosi trochę na duchu. I jeżeli jeszcze mam do Was jedną prośbę. Jeżeli uważacie, że przydałaby mi się troszkę większa widownia, to możecie tam coś napisać pod jakimś, nie wiem, odcinkiem, kogoś tam polecić, czy coś w tym stylu. A ja naprawdę, jeżeli uważacie, że to, co robię, że dzięki temu, co robię, należy mi się troszkę większa widownia. Znaczy należy. Fajnie by było, gdyby była większa. No i oczywiście nie spamujcie, bo to nie o to chodzi. Napiszcie raz, czy nie wiem, czy dwa pod innym, nie za... Kurczę, język mi się kończy. Raz, czy dwa na przykład, dwa dni później. I tyle wystarczy naprawdę, bo to... Nie chodzi o to, żeby spamować, bo jak bez przerwy ktoś to 10 sekund wypisuje taki komentarz tak, że reszty praktycznie nie widać, bo jest wszystko wypełnione tymi reklamami, to samego mnie również to denerwuje. No dobra, więc jeżeli uważacie, że należy mi się, znaczy należy, kurczę, to jest złe słowo, że przydałaby mi się, większa widownia, to możecie komuś tam mnie polecić, powiedzieć kumplom, cokolwiek, ja będę bardzo, ale to naprawdę bardzo wdzięczny. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na timelapse'a takiego zalesiania tego wszystkiego. Tam już się nie będę odzywał, więc jeżeli interesował Was głównie mój komentarz samo budowanie domku, a nie takie zalesianie, to możecie już odcinek wyłączyć. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie i... Hej, cześć, pa, pa.
Thank you.